ponieważ ja chciałem kupić sobie kiedyś pralkę. I w tym celu poszedłem po prostu do sklepu. Sklep się nazywał Świat Pralki. Moja pralka. Sklep się nazywał moja... mój świat... Jest pralką. Generalnie wchodzisz i pralek... Dużo pralek, no. Mimo tego widoku podchodzę do ekspedienta i że taki chciałem być z nim kulturalny, taki small talk uprawić. Mówię, dzień dobry panu, czy tutaj w tym sklepie można kupić pralkę? Kara przyszła szybko. Czy można kupić pralkę? Oczywiście. Oczywiście, mamy wersję pralki. Ja mówię, a no, super, fajnie. Już widzę, że jest źle, nie? Ale brnę dalej. Przy czym słowo brnę jest użyte nieprzypadkowo. Mówię, tak, o, rzeczywiście. Mówię, o. Czy to na przykład, to jest dobra pralka? Czy dobra pralka? Twoje wersje. Ci na pralelkę, mówię, no to świetnie się składa, bo mam co prać. To jeżeli ona tam posiada te wszystkie programy, wirowania, prędkości, co trzeba, no to... No to okej, okay, no to ja biorę. Co? Ty się wyszedł, kupił pralkę na ksiach, a porozmawiać... Prezydentka prezentacja, ma pan na przykład taki przykład, ma pan... Sześć par brudnych skarpetek. Dwa. Otwiera pan drzwiczki. Rzuca pan sześć par brudnych skarpetek w kolejności. Pierwsza para, druga para, trzecia para, czwarta para, piąta para i... Szósta? Tak! Tyle plośku, tyle wody, zamyka pan drzwiści, zakręca pan program, włącza pan, to się pierde. Ale to się pierde. Lewinacyjnie, lewinacyjnie, chodź się prać, otwiera pan drzwiści, wyciąga pan. Ciuteńkie. Ja mówię tak. Próba. Dziękuję panu bardzo za prezentację. Przekonał mnie pan. To zróbmy tak. Może ja tam pójdę, po prostu sobie zapłacę za tę pralkę, a pan w tym czasie niech mi tu ją tak zapakuje. Ja sobie później ją odbiorę, dobrze? Co? Ty się wyszedł, kupił pralkę, a porozmawiać? Dwa. Nie bądź tymi mężczyźni, ma pan na przykład taki przykład, ma pan... 12 par brudnych skarpet. I co? Dwa pranka nie proszę pana. Otwiera pan drzwi. Wrzuca pan 12 par brudnych skarpetek w kolejności. Pierwsza para, druga para. Nie będę wszystkich par wymieniać, bo ja nie mam czasu. Tu pana, zamyka pan drzwi, tyle plątku, tyle wody, nakręca pan program, włącza pan i to się pierdzę. Ale to się pierdzę. Uważaj pan! Wirowanie! Dwa! Chodź! Co tak mokro? Uważa! Chodź się brać! Otwiera pan drzwiczki! Wyciąga pan! Widzę,
że gość zaczyna się kończyć, więc zmieniam taktykę i mówię tak. Proszę pana! Ja już mam tylko dosyć. Podjąłem decyzję. Wychodzę z tego sklepu. W tej chwili albo z pustymi rękami, albo z tą pralką. Co pan wybiera? Porozmawiać. Proszę pana! Nie ma przykładek ekstremalistyczny. Ma pan dwa ściapa? Brudny i to pieluzę! Widzę, że gość schodzi, więc interweniuje. Mówię, wiem, no wiem! Otwieram drzwiczki. Wrzucam 20 par brudnych pieluszek w kolejności. Tyle proszku, tyle wody. Nakręcam program, włączam, to się pierze rewelacyjnie. Wyciągam i czyściuteńkie, tak? I nieprawda. Nie, prawda! Nie zamknął pan drzwiczek i całe gówno na panu!